W wieku 71 lat zmarł aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, Krzysztof Kiersznowski, znany m.in. z roli Wąskiego z filmów Sally Kirer. Informacje o śmierci Krzysztofa Kiersznowskiego podał m.in. Tomasz Mędrzak, dyrektor artystyczny Warszawskiego Teatru TM. Krzysztof urodził się w 1950 roku w Warszawie. W 1977 ukończył studia w łódzkiej filmówce. Rok później uzyskał dyplom. W 76 roku zadebiutował na scenie Ośrodka Kultury Teatralnej Teatru Ochoty jako naczelnik w przedstawieniu Jana Pawła Gawlika pod tytułem Egzamin. Był związany z warszawskim Teatrem Ochoty. Występował także na deskach wielu innych stołecznych teatrów, między innymi Studio, Komedia, Rampa, Rozmaitości, Imka i Kamienica. Gościł w teatrach w Bydgoszczy, Zielonej Górze oraz Łodzi. Miał na swoim koncie wiele ról filmowych oraz telewizyjnych. W pamięci widzów zapisał się m.in. jako gangster wąski z filmów Juliusza Machulskiego. Były to filmy Killer oraz Killerów dwóch. Wcześniej również w roli gangstera wystąpił w filmach Wabank oraz Bank 2, czyli Riposta. Także w reżyserii Machulskiego. Kiersznowskiego można było oglądać też w dramacie psychologicznym pod tytułem Cześć Tereska. Za rolę Ojca aktor otrzymał polską nagrodę filmową Orła 2002. Za drugoplanową rolę Edwarda Gralewskiego w komedii Michała Kwiecińskiego pod tytułem Statyści Kiersznowski zdobył nagrodę na 31 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i Orła 2007.